O misiu, który bał się ciemności Misio Puszek mieszkał z mamą i tatą w chatce pod lasem. Był radosny i wesoły. Lubił się bawić w swoim ogródku przed domem wraz ze swoim kolegą, misiem Miotkiem. Zabawą towarzyszyły śmiechy i radosny nastrój. Jednak każdego dnia wieczorem nasz misio smutniał. Nie chciał spać. Bał się, że w ciemnym pokoju zjawią się strachy, smoki i złe wróżki. Mama, pani Misiowa i tata, pan Misiowy, tłumaczyli synkowi, że w nocy nic złego mu się nie stanie. Przecież oni, rodzice, są w pokoju obok i czuwają nad synkiem. Na nic jednak zdawały się te rozmowy. Misio głośno płakał, płakał i płakał, a mama trzymała go w swych ramionach, aż Misio usnął. Mama i tata bardzo się martwili, że ich synek tak bardzo... Boi się ciemności. Nie widzieli, jak mu pomóc. Nawet zapalone maleńkie światełko nie pomagało. Misio ciągle płakał. Pewnego dnia cała rodzina Misiowa pojechała do lasu na jagody. Każdy miał koszyczek, do którego zbierał soczyste jagody. Rodzice byli tak zajęci zbieraniem jagód, że nie zauważyli, iż misz się oddalił. Mis, nie widząc mamy i taty, przestraszył się. Myślał, że go nie znajdą i będzie musiał stać w nocy w ciemnym lesie. A przecież on tak bardzo bał się wieczorem zasypać w swoim pokoju, a co dopiero coś w nocy w ciemnym lesie zaczął płakać. Gdy głośno szlochał, nagle poczuł, że ktoś mu usiadł na ramieniu. Otworzył oczy i ze zdziwieniem zobaczył, że jest to sowa. Sowa przemówiła do misia, dlaczego płaczesz misiu? Puszek swoją małą łapką otarł łzy i odpowiedział, bo ja się boję ciemności. Skubiłem się, a pewnie już niedługo będzie wieczór, potem noc. Misiu znowu się rozpłakał. Sowa nachyliła się do ucha misie i powiedziała, mam dla ciebie prezent. Misio znowu patrzył na sowę i zaskakowany zapytał, ty masz dla mnie prezent? Jaki? Sowa wyjęła z skrzydeł piękne, ciemne okulary, takie jakie zakłada się w słoneczny dzień. Powiedziała do Puszka, są to zaczarowane okulary. Kto je posiada, ten nigdy nie boi się ciemności. Trzeba je załowić na nos. O tak! Słowa założyła misiowi na noc ciemne okulary i powiedziała, popatrz, teraz jest ciemno, ale ty, się wiesz, że kiedy ściągnie się okulary, zawsze robi się jasno. Tak jest wieczorem. Robi się ciemno jak wtedy, gdy zakłada się okulary, ale zawsze potem nastaje piękny, jasny i słoneczny poranek. To tak, jakbyś ściągnął okulary. Zabierz ze sobą te okulary i trzymaj je na półeczce przy łóżku. Kiedy pójdziesz spać, przypomnij sobie, jaką okulary mają magiczną no moc. Załóż je na noc, zrobi się ciemniej, a potem zdejmij je i łóż na półeczce zobaczysz, że zrobi się jaśniej. Patrz, ja też mam takie okulary. Dzięki nim nie boję się być w nocy w lesie, bo pewnie wiesz, że sowy w nocy nie śpią. Misia mocno zacisnął łapkę okulary i przyrzekł sobie, że już nie będzie się bał spać w swoim pokoju. Sowa uśmiechnęła się do puszka i wskazała mu drogę powrotną z lasu do domu. Misio szedł dróżką przez las, a sowa frunęła nad nim. Obydwoje mieli zaczarowane okulary. Na skraju lasu już czekali na misia zmartwieni rodzice. Mocno uścisnęli swego synka i wrócili do domu. Jak wyrojucie się zdziwili, kiedy misio wieczorem spokojnie położył się spać. Nie płakał, lecz grzecznie zasnął. Mama i tata jak zwykle zaglądali do misia, aby nie stało mu się nic złego, przecież bardzo go kochali. Nie zauważyli, że na półeczce leżały piękne, zaczarowane okulary. Rano miś obudził się leniwie i wyciągnął łapki. Spojrzał na okulary, założył je ja nos i powiedział do siebie ciemno, jasno. Od tej chwili się sam zasypiał w swoim pokoju. Wiedział, że nic złego mu się nie stanie. Miał zaczarowane okulary, ale przede wszystkim miał mamę i tatę, którzy bardzo go kochali. Koniec.